podsumowujemy kilka ostatnich wydarzeń inwestycyjnych, które w trakcie, które są zakończone, a które być może są planowane. Rozpoczynamy od ulicy Łosickiej. Panie burmistrzu, krótka historia tej inwestycji. Co się tak naprawdę udało? Tu było również partnerstwo zarówno miasta, jak i powiatu bialskiego. No i czy życzymy sobie takich inwestycji więcej? Oczywiście życzymy sobie tego rodzaju inwestycji więcej. Myślę, że to kolejny dowód na to, że z władzami powiatu bardzo dobrze nam się współpracuje i nie mówię tego, żeby bić pianę, ale ta współpraca od kilku i kilkunastu lat, można powiedzieć, idzie wzorowo. To kolejna inwestycja, która jest realizowana wspólnie. Ta inwestycja jest jakby modelowym przykładem. Myśmy w ramach tej inwestycji zrealizowali projekt budowlany, a powiat ze swoich środków tę drogę wybudował. Co prawda, jeżeli chodzi o sam długość chociażby drogi, to wydaje się, że to tylko 350 metrów, ale ta droga od wielu, wielu lat była w stanie opłakanym, a trzeba powiedzieć, że na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie jest zlokalizowana, pełni rolę drogi zbiorczej. Co więcej, przy okazji tej inwestycji udało nam się rozwiązać problem dosyć skomplikowanego skrzyżowania, które tam było. Tak naprawdę tylko międzyrzeczanie wiedzieli, kto ma tam pierwszeństwo, a wszyscy obcy musieli jeździć na tak zwanego czuja. Teraz jest tam rondo, które w znacznym stopniu ułatwia komunikację. No, mamy wszystkie drogi praktycznie na tym osiedlu już dopięte. Pozostały nam jeszcze niewielkie inwestycje, które też będziemy w przyszłości realizować. Czy możemy wspomnieć o kosztach? Nie licząc projektu budowlanego, kosztów nadzoru, to sama budowa drogi pochłonęła około 1 200 000 zł. 350 metrów, ale droga inwestycja. Tam dokładnie, chodniki, nie chodniki. Dokładnie, oprócz drogi wiadomo, że jeszcze chodniki, rondo, ale także kanał technologiczny, który jest teraz obowiązkowy, a który musi być, więc on także podbija cenę danej inwestycji.